Siemka, witam na kanale Alkoholowe. Dzisiaj zajmiemy się koktajlem o nazwie Mint Julep, czyli julep miętowy. Bo julep to jest taka rodzina koktajli, która powstała w XVIII wieku i ich jakby wspólnym mianownikiem jest taki właśnie tutaj przyrząd, który możecie znać z przepisów, kiedy używa się go w ten sposób albo w ten podczas strainowania, przelewania koktajli. Ale oryginalnie to narzędzie było używane do tego, by podać koktajl w ten sposób do picia. Wtedy kruszony lód, który jest w środku, można było sobie spokojnie pić i wiecie, żeby wam nie wpadało do gęby. Taki oldschoolowy sposób picia, ja nigdy tak nie piłem, ale tak się piło. Być może nawet nadal się pije. Zatem szybka historia, skąd się wzięły julepy, ale tak już pójdę prosto od razu w mint julep, czyli tego miętowego. Końcówka XVIII wieku, Kentucky Derby w Stanach, czyli wyścigi konne. Tam to się zaczęło pojawiać, zrobiło się bardzo popularne i zrobiło się właściwie oficjalnym takim drinkiem, powiedzmy, tych zawodów. Większej filozofii nie ma, nie będę się skupiał na historii całkowicie, bardziej się skupimy na tym, jak trzeba to wykonać. Do tego potrzebuję bardzo specyficznego kubka. On jest metalowy oczywiście, ale ten kształt, chodzi o ten kształt, bo wiem, że możecie kupić takie inne kubki, jak na przykład ten. I owszem, to będzie działało równie dobrze, ale kształt tego jest bardziej do maską mule, do tego drugiego koktajlu, który się z tym kojarzy. W przypadku mint julep zawsze był ten kształt właśnie z tą taką nóżką, wychodzące w tę stronę szklanki. W wersji szklanej też są takie naczynia. Dobra, wkładam to na razie z powrotem do zamrażarki i przejdziemy do składników. Koktajl ten oczywiście znajduje się w mojej książce. To jeden koktajl i oczywiście możecie sobie ją zamówić, jeżeli chcecie. Ja w tej książce zrobiłem bardzo taką, powiedziałbym, bezpieczną, prostą wersję tego koktajlu, czyli 4 listki mięty. Mamy tu miętę, łyżeczka cukru, 2 łyżeczki wody i bourbon. W tym przypadku polecimy Woodfordem, którego już widzieliście ostatnio na kanale. Akurat mam otwartą butelkę, to skorzystamy, ale użyję też Jim Beama w wersji takiej alternatywnej, którą za chwilę będziemy też przygotowywać. Zatem przejdźmy do rzeczy i zacznijmy sobie przygotować składniki. Na początek zrobimy syrop cukrowy z białego cukru, zwykłego białego cukru. Może być brązowy, jeżeli lubicie. Ja bym tu poleciał na zwykłym białutkim cukrze, bo nie wiemy tak naprawdę, czego używali 300 lat temu, czy tam 200. W jaki sposób najszybciej zrobić syrop cukrowy? Naturalnie, już mówiłem, bardzo prosto. Bierzecie zwykły, najzwyklejszy cukier, wsypujecie do szklanki, grubej najlepiej. Zalewacie wodą 1:1, wtedy macie syrop prosty, taki zwykły, simple. Albo dajecie 2 razy więcej cukru niż wody, wtedy macie syrop tak zwany simple syrup rich. Który w tym przypadku myślę, że byłby spoko. Ja tutaj odmierzę po prostu to na oko. Mamy takiego, no taki wyjdzie simple pomiędzy rich a takim zwykłym. Tak mniej więcej, trochę więcej cukru niż wody, ale mniej, bardziej w stronę porówno niż nierówno. Teraz do mikrofali na 30 sekund. I taki syrop oczywiście może stać w lodówce bez problemu tygodniami. Oczywiście sparzona butelka i tak dalej, żeby się tam nic nie rozwinęło, żeby on nie spleśniało. Przechodzimy już do właściwych składników i jeśli chodzi o mint julep, to oni używają swojej odmiany mięty, jakaś tam Kentucky. U nas pewnie nie będzie takiej. Nie wiem, jaki ona ma dokładnie smak, bo nie miałem okazji się tam, jak byłem w Stanach, nie miałem okazji spróbować. W każdym razie tu mam zwykłą taką miętę klasyczną. Ona wygląda bardzo spoko, bo też wybierałem. W każdym razie udało mi się wybrać taką ładniejszą, więc teraz będziemy po prostu to robili. Tak jak mówiłem, w książce jest 4 listki mięty na jeden koktajl. Ja tutaj spokojnie użyję 8-9, żeby ten smak był jeszcze bardziej intensywny. Kolejnym składnikiem, który moim zdaniem jest mega ważny i nie można go zlekceważyć, to jest oczywiście lód i musi być on kruszony, koniecznie. Więc albo ściera gruba i młotek drewniany, albo wałek i tłuczecie na, kruszycie po prostu, aby był mega drobny. Koniecznie przezroczysty, będzie ładniej wyglądał. Albo tak jak ja, jeżeli macie funkcję w blenderze taką, żeby wam kruszył lód na takie grubsze kawałki, to oczywiście skorzystajcie. Są też takie ręczne, da się kupić takie ręczne maszynki do lodu. Ale to myślę, że nikt nie jest na tyle fanatyczny u nas, żeby sobie taki kupić. Oprócz mnie. Zatem mój wysłużony Brown, który no działa już dobre 12 lat. I jeszcze jakimś cudem bateria nie padła. Tylko czasami nie może mieć za dużo lodu, dlatego wyciągam. Na początek zmrożony, polecam go sobie zmrozić, kubeczek albo szklankę. I teraz dodajemy 2-3 łyżeczki takiego syropu cukrowego. Dobra, tak jak mówiłem, w książce dałem 4 listki mięty, ale spokojnie możecie użyć 8. Nawet nie wiem, czy przypadkiem 8 to nie jest oficjalna liczba, którą podają jako taki, jako jakiś tam punkt odniesienia. Ja po prostu użyję, tak jak przy mojito, na oko mniej więcej wrzucę parę listków. Im więcej, tym lepiej. Wiadomo, mięta jest zajebistym ziołem, nie ma co tutaj sobie żałować. Można to lekko ugiąć już na tym etapie, albo dodać bourbonu od razu, co uczynię. Czyli 2 szoty, w tym przypadku Woodforda. Swoją drogą w bardzo fajnej cenie go wyhaczyłem w Żabce za lekko ponad 100 zł. Jakiś czas temu była promka. Teraz delikatnie tutaj tą miętkę pobudzamy i wlatuje kruszony lód. Kruszony lód ma to do siebie, że zajebiście przenosi temperaturę i bardzo szybko chłodzi
cokolwiek do czegokolwiek go wrzucicie i kubki metalowe to wręcz porastają szronem, co zaraz zobaczycie. Będzie tak zamrożony, że będzie go ledwo można złapać. Trzeba to teraz wymieszać elegancko. Zmrożone, że dosłownie smoothie się z tego robi. Bukiecik mięty jako dekoracja. I proszę bardzo, klasyczny mint julep. I tak jak mówiłem, ja tu mam słomkę, ale oryginalnie oni to pili właśnie w taki sposób, czyli zakładali o julepa, żeby można było pić, ale nie dostawać lodu po buzi. Spróbujmy. Słodziutki, miętowy. On jest taki właśnie, ten koktajl, kojarzy się z old fashioned, z tymi wszystkimi bardzo starymi koktajlami, które można powiedzieć tworzyły scenę koktajli. To nie jest taki orzeźwiający, jak macie cytrusowe koktajle, jest bardziej właśnie takim, powiedział, dostojny. On idealnie pasuje do takiego, wiecie, jak macie tego mema z Leonardo DiCaprio, co trzyma ten kieliszek. To jest właśnie koktajl tego typu. Słodkawy, jednocześnie nie czuć w ogóle, że macie tak mocny drink, bo to jest dwa szoty bourbonu i tak naprawdę nic więcej, więc... Klasyka zrobiliśmy, spróbujmy teraz zrobić lekki twist. Pora na wersję alternatywną. Minie w głowie, bo ona nie jest oficjalna, że tak powiem, ale myślę, że będzie działała. Infuzowanie bourbonu miętą. I to właśnie myślę, że może fajnie zadziałać na tańsze bourbony, takie zwykłe, jak Jim Beam, który nie jest jakiś wybitny, ale też jest spoko, ale jakbyście chcieli lekko podbić smak, to myślę, że to będzie fajna opcja. Bierzecie liście mięty, zalewacie to bourbonem i zostawiacie to na dobę, dwie, aż ta mięta odda smak do tego bourbonu. Ja z racji tego, że mam syfon i nie mam czasu, to może zrobimy to po prostu szybciej, bo syfonem jestem w stanie pod ciśnieniem przyspieszyć infuzję do 10 na przykład minut zamiast 24 godzin, więc wykorzystamy tą opcję, jeżeli mamy. Jeżeli wy macie syfon, to oczywiście w ten sam sposób możecie to zrobić, czyli napełniam, ten syfon ma 250 ml pojemności, więc napełniam go do tej kreski i teraz wypełniam go miętą. Jakieś, myślę, 30 listków tam, tak żeby faktycznie ta infuzja była mocna. Teraz zakładam uszczelkę, bardzo ważne, zakładamy uszczelkę dokładnie. Zakręcamy syfon. W ten sposób możecie infuzować nie tylko miętą, możecie infuzować właściwie wszystkim i to mega przyspiesza proces. Nie musicie czekać kilka dni, tylko dosłownie chwilę macie zainfuzowany napój. Kręcam. Zostawię go teraz, on jest mocno nagazowany, ten syfon teraz. Ja go zostawię na jakieś 5 minut, 5 do 10 minut, żeby te smaki się fajnie połączyły i potem to przelejemy przez sitko. I teraz bezpiecznie mogę otworzyć syfon bez upaćkania całej chałupy. To jeszcze musuje. Zobaczcie, macie gazowany bourbon. Nadal jest smak ten, co był, ale właśnie czuć miętę od razu w zapachu. Nie jest to jakaś super mocna infuzja. Musiałbym więcej wodować jeszcze tej mięty i zostawić trochę na dłużej, ale jestem tak. Dobra, to teraz spróbujmy sobie zrobić z tego lekkiego twista, czyli dajemy dwa szoty tego bourbonu. Do tego jakieś 1/3, bym powiedział, szota Simpla, syropu cukrowego. I mimo tego, że infuzja już była, to dołożymy jeszcze więcej mięty do środka. Okej, mamy miętę. To, co mi nie pasuje w oryginalnym julepie, jest brak całkowicie kwasowości, jakiegokolwiek balansu. Zero. Tak jakby. Ja wiem, że to ma takie być, bo to było oryginalne i old fashioned też nie ma, ale mi minimalnie brakuje kontry właśnie kwasowej i wydaje mi się, że stąd się wzięły właśnie smasze te wszystkie klasyczne właśnie, że komuś też brakowało tej kontry. Dlatego właśnie dodam dosłownie 1/3 shota soku z cytryny. Myślę, że to będzie piękne zbalansowanie tego. Teraz lód i porządnie szajkujemy. Ładny kieliszeczek i wlewany. I taki ześcik z cytrynki jako garnisz. I proszę bardzo, moja wersja taka stuningowana lekko mint julep. No, jest o niebo lepiej, moim zdaniem. Bardzo miętowy. Mięta teraz wychodzi dosłownie z każdej strony. Jest właśnie ten taki kordiałowy, bym powiedział, vibe lekki, jak się robi z zestów te takie kordiały, to one tak mają bardzo intensywny ten cytrusowy smak. To tutaj właśnie ta mięta, przez to, że była infuzowana w bourbonie bezpośrednio, też zrobiła zarąbisty efekt i podbiła jeszcze bardziej, przebija się bardziej przez ten bourbon. W ogóle byście teraz nie powiedzieli, że no troszeczkę czuć, ale praktycznie byście nie powiedzieli, że to jest bourbon. No to jest genialne, naprawdę. Bomba. Myślę, że to jest coś, co będę robił sobie częściej, gdyż mint julep klasyczny nigdy mi jakoś nie specjalnie nie smakował. Robię go bardzo rzadko,
Ostatnio go robiłem podczas robienia książki, czyli w październiku albo wrześniu ubiegłego roku, czyli prawie rok temu. Przypominam, że jest do kupienia tak swoją drogą. Na dzisiaj tyle. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, jakieś podpowiedzi, co byście chcieli zobaczyć jeszcze. Do zobaczyska. Alkoholowe. Siema.